piraci, witajcie moi drodzy w 63 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Od razu uciekłem z Kingston, nienawidzę już tego miejsca, taki syf totalny, masakra. Okej, okay. Co od razu możemy tu robić? Żarocz biały, nie polujemy. Mamy tu skrzyneczkę, którą bym chętnie stąd splądrował. Ale widzę tam liniowiec. I wziąłbym go sobie. Tak po prostu. Tak się jeszcze rozejrzę. Tu kolejny liniowiec angielski. Brygi. Anglia ma tu przewagę. I to zbyt dużo, jeżeli chodzi o ten statek jeden hiszpański. Ale chyba jednak go nie zaatakuję. Daruję sobie. Jakąś nową szantę słyszę. Z Kingston. Musiałbym przeczytać tekst tej piosenki, szanty. Dobra, już widzimy skarbek. Okej. Okay. Już, zatrzymujemy się. Pięknie. Łanie nam tu wyśpiewują, ale... Ja tu tylko przyszedłem po te rzeczy. Tam już skarby to mniejsza sprawa. Yeah. Szukamy naszych cudów, które warto zabrać. Okej. I co dalej? Po tej małej wysepce. Jak się rozejrzę dobrze. I możemy się jeszcze przejść tutaj. Więc możemy się od razu tepnąć do Tortugi. I najwyżej jeszcze bym się dostał do Wielkiej Inagły, żeby... Nie wiem, odnowić bardziej willę? Coś takiego. Tak, to było dla forfanu. Chciałem zniszczyć te gówna. Najpierw bym po tą skrzynkę się przepłynął. Stąd potem po ten fragment. Sorki. I może jeszcze bym gdzieś tutaj coś wykonał. Albo do Wielkiej Inaguły bym się tepnął. Nie wiem, zobaczymy, zastanowimy się. Tak czy inaczej, teraz mamy 1,5 kilometra do przepłynięcia. Trzeba uważać na statki. Szkuner. O, bieda. Dobra, uważać trzeba. Ale myślę, że damy radę. Aha. Nie da rady. O, żeśmy walnęli. O, tu jeszcze mamy takie gówno do zniszczenia. Spokojnie. O, jak poszło. Dobra. Tamto odlatuje. Może być. Ach, jak to ledwie co widać. O, to też się zniszczy. Bez problemu. Uważajcie, i tak już giniecie tu, na miejscu. Na cholera oni stawiają tych min. Jak ładnie obrywają. I taranujemy się w nich, spokojnie. No, poszło. I co oni tutaj mają takiego zawartego w tym statku? Chyba się nie dowiem. Dobra. Dobra, zwijamy się stąd. Przynajmniej ten liniowiec, to była fregata, albo bryg nawet, powiedziałbym. Dobra, prosi się o manto. Dobrze, trafiona. Ło, poszło. Aj, no żeśmy się wbili porządnie.
Czekajcie, ja to chcę tylko po prostu zniszczyć. Dajcie mi tą możliwość. Dobrze. Poszło. Żeśmy tu utknęli ładnie. Ale mamy pół kilometra ledwie. Więc spokojnie ruszymy. Bez problemu to zrobimy. Nie wiem, może za parę odcinków będę kontynuował już misje fabularne. Zobaczymy. O, wszystko się ładnie tu niszczy. Nie będę tutaj takich min tolerował. Trzeba to od razu takim kopnięciem zniszczyć. Dobra, zakręt ostry. Jest skarb. Piękne walnięcie. No i finezyjny skok wiary. Niedługi, ale finezyjny. Jest nasza skrzynia. Czeka. Jest. Bierzemy skarbańko. O, na co nam kolczyki pewnie. Edward i tak przecież nie lubi nosić kolczyków. To było wiadome od zawsze. Okej, to może tak ruszymy w stronę tortugi. Miałbym się znowu do tego tepać. Ale może lepiej weźmiemy sobie... Z której by to strony było bliżej? Myślę, że tortuga. Do tortugi byłoby najbliżej. Do tego fragmentu. Więc nie opłacałoby mi się. Teraz trzeba zrobić ostry zakręt, z tego co mi wiadomo. Nie zaznaczyłem sobie tego właśnie. I tak, no pominąłem exploring wszystkich tych pierdół w Kingston, no bo odcinek mi zajmował godzinę, ja wam nie chciałem wysłać godzinnego odcinka, dlatego darowałem już wam tego. Ale tak czy inaczej widzieliście, że całe Kingston już było zebrane. Metal. Przydałby mi się metal. Zdjąłbym to gówno, szczerze mówiąc. Dlatego może zaatakujemy od razu. Tak bez gadania już. Szybko to zdejmiemy. Eliminacja będzie szybka i bezbolesna. O tak. Dobra. Brasujemy. Przedrzemy się przez ich atak. Tak jest, już taran. I to natychmiast, pięknie. Dobrze. Dobra. Niszczymy to. Pięknie. Już, przejmujemy to. O, teraz mi nikt nie podblokował tego przejścia. Noż i dobrze właśnie. Ostatnio to się wkurzyłem, jak ktoś mi taki, kurde, numer wykręcił. Aaa, dostał! Tego jeszcze kolegę wyeliminujemy. I teraz tutaj. No co to ma znaczyć? O, patrz, kolega się mnie wyparł. Ja mu dam. Ale już po nim. Ktoś go rozproszył. Po prostu. Ta. Chciał się ze mną bić. Dobra. Nie będziemy się tak bawić. Jeszcze chciał mnie uderzyć. Wbijamy mu nóż. Kurde, te moje szpony. I pięknie ich tu niszczymy. Obyś zginął. A, poszło. Zginął. Jeszcze się fajnie wygiął. Tylko tutaj nie prowadzimy gimnastyki, ale bardziej takie bitwy morskie, więc... Hiszpan się trochę pomylił. Dobra. Tak, zmniejszamy sobie poziom rozgłosu. I w ten sposób też sobie zbieramy 100 metalu.
A, dziękuję, dziękuję. Jeszcze jedna fregata, widzę. Nam nie odpuści tego ataku. Jak dostał? To jeszcze mu walnę tak ładnie z tego. I ostatnie. I ostatnia salwa. Jest. Trafiona salwa. Dobra, no nie, potrzeba nam takiej podróży. Co oni tu mają? Drewno, o, metal. Znowu mi się metal przyda. Może w mniejszym stopniu, ale się przyda. No zakręcaj, Kenway. Ty chyba dzisiaj już nieprzytomny. Albo to ja już jestem nieprzytomny, szczerze mówiąc. Ale i tak nagram, nie odpuszczam sobie nawet dnia bez asasyna. O nie. Tego bym sobie już ewidentnie nie darował. Ale czemu on tak zakręca? Co za baran? O, dziękować. Aha. Dobra, tak też może być, pewnie. To zawsze działa w dwie strony. Da radę doskoczyć? Nie, on zrobi po swojemu. Wo. Ja chcę po prostu tam doskoczyć. Dajcie mi tą możliwość. No nie! Ja was nienawidzę. Chwileczkę. O, teraz już gówno zrobicie. No patrzcie! Patrzcie, co ten kolega ze mną zrobił. Tutaj, tam masz lecieć. Dobrze, dostało mu się. Kurde, chcę zrobić zabójstwo z powietrza, oni nie wiem, co tu kombinują. Dobrze. Już tutaj oberwali. Może ktoś tu podejdzie. Zawsze coś. Jakby ktoś tu podszedł. A tak. Ale zabawa. Jaki ze mnie debil. Jaki ze mnie totalny. No to było naprawdę już debil. No, zabij mnie ktoś jeszcze. No, jeszcze grubas chciał do mnie podskoczyć. O, uwaga, teraz trzeba uważać. Nie ma! Już po tobie. O tak. No, ledwie żeśmy się pozbierali z tej bitwy. Myślałem, że to pójdzie naprawdę banalnie. A i tak się pozbieramy. Dawać wszystko. Dobra. Dobra, naprawimy kawkę, bo nie chcę takiego gówna wysyłać do floty. Oczekuję tylko liniowców już w tej chwili. Dobra, możemy chyba już w końcu pozbierać nasz długo oczekiwany fragment Animusa, który czeka tak po prostu, żeby go zebrać. Włączmy sobie szybką podróż. To mamy bezbronną kanonierkę. Z takiej odległości to wygląda jak to jest, jakby to była kanonierka właściwie. O, biały wieloryb. Chwileczkę, gdzie to jest? Gdzie to zaznaczałem? Ale, a to tam jest. Dobra, uratowaliśmy kogoś z załogi. I czuję sztorm, co mnie to niepokoi już troszeczkę. Ale chcę przynajmniej zebrać. O, mamy wieloryba. Aż okazję do upolowania, chwileczkę. Wieloryb pierwszy, potem fragment. Sorki, ale muszą być rzeczy ważne. Dlatego bierzemy się za to cudo.
A takie cudo w sklepie to kosztuje 20 kafli. Więc wiecie, ja bym sobie nie wyobrażał, żebym tego nie upolował. No. It's the white whale! O kurde, polowanie na wieloryby. To będzie hardkorowe, mówię od razu. Dawać! O kurde. To będzie hardcore. Od razu mówię. Jesteś pewny swojego ryzyka? O kurde. O! Jak to ciągnie? A, dostaję! Got him! He don't like that! Dobrze! That tail's coming! Grand shot! Dostaję cały czas! It's a hit! It's weakening! Wo, kolega się zatrzymał. To będzie hardcore polowanie. Teraz naprawdę trzeba... Jeb! A jak dostał! Myślał, że z nami będzie łatwo. Ło, przyspieszył kolega. Dostał. O, już ma pół życia. Niech tylko wyskoczy. Dostał. Jeszcze raz. O, wogon zebrał. Wow, znowu. No mówię, takie polowania są ciężkie. Ale wieloryby to już w ogóle hardcore. Jest! Dostał! Podwójnego harpuna. Przyjął na klatę wręcz. Dobra, jeszcze tak ze dwa razy ciepniemy go i będzie koniec. No, może być! Ale bestia! No to już jest naprawdę olbrzymie gówno. O kurde. Gigantyczne bydle. O, biały wieloryb. I taki wieloryb jest warty w sklepie 20 kafli, więc jakbym miał ciągle polować na takie wieloryby, to już z pewnością bym był najbogatszy. Ale chociaż zapolowaliśmy na pierwszego wielkiego wieloryba, więc to jest jakieś nowe przeżycie. Zapolować na coś naprawdę monstrualnego. Przynajmniej teraz mamy pewność, że warto. Naprawdę. Co my tam mamy? Żarłacz biały, nie? A to na takie gówno nie będę polował. To jest takie małe i gówniane. Dobra, przyglądamy się miejscu. Dobra, zmniejszamy prędkość. Boże, śpiewacie jak dzieci, totalne dzieci, powiem wam szczerze. Jeb. Chociaż miałeś z linki zeskoczyć, ale... Dobra, tak też może być. Daruję. Okej, teraz trzeba takie coś zrobić. Dobrze, czyli to już mamy zebrane. No to skoro już tak to się stało, to jest, już wam mówię, żarłacz biały, orka. To jest orkan, czyli też może jakieś bydle od razu. To jeszcze może zrobimy sobie jaskinię Devil's Eye. Zatem możemy się teleportować do wielkiego kajmana i zebrać jeszcze skrzynkę, zanim zaczniemy podwodne łowy na skarby. Ładuj się, nie laguj. Już wystarczy, że mi cały tam odcinek zalogowałeś, tym Kingston. Obyś teraz mi tu nie lagował. Dobra, jest ta skrzynka. O, dwie skrzynki na terenie Cruz, bo to już jest Castillo de Jagua. Mamy jeszcze to i w sumie tutaj by było wszystko. Sorry, musiało mi się odbić. Koniecznie by się musiało odbić, bo inaczej bym nie komentował w tej chwili. Przejdziemy się jeszcze do floty Kenwaya w kilku sprawach, bo chcę oczywiście odebrać
Nagrody. O, odblokowane tylko Marsylia. Teraz sprawdzimy, czy nie ma tu żadnych nagród, takich mniejszych lub większych. Ale widzę, że tutaj pustkami świeci. O, dobra. Nie opłaca się tu ich wysyłać. Chociaż widzę tu misję za tyle i tyle. O, coś było. Ale to już chyba została wysłana misja, więc czekamy na samą nagrodę. Tak popatrzę jeszcze. Tak z ciekawości, ale widzę, że tutaj naprawdę tu nic nie ma póki co potrzebnego. Tak patrzę, co tu się odblokowało. Ale zaraz stąd wyjdziemy, spokojnie. O. Na taką misję mogę jeszcze liniowiec wysłać. Tylko go naprawimy. Dobra, już mamy 100%. I wysyłam go na misję powyżej 5 kafli. Bo to już są misje naprawdę porządne. Tak jeszcze popatrzę na cenę tych misji. Czy 400, może jakieś po 4 kafle. Ale widzę, że tu chyba jednak się już nic nie... O, jest kolejna misja. Aha, czyli tutaj na tą misję już musiałbym mieć porządny liniowiec. To już taki naprawdę ekstra proporządny. Dlatego nie wysyłamy. O, na tą misję jeszcze moglibyśmy... Też nic? Poważnie? O kurde, to na tę misję to byśmy musieli naprawdę całkiem przyzwoite te statki wysłać. No trzeba będzie ogólnie zrobić porządek. No tutaj jeszcze czekamy, aż dokonamy rekrutacji nowego liniowca. Odebraliśmy jakąś tam wypłatę. Niewielką, ale coś odebraliśmy. To najważniejsze. Sprzedamy sobie ładunek. Żeby mi się to nie pałętało. A mogę... O, jest jakieś ulepszenie. Moździerz. Pięknie. Aha. Teraz trzeba mieć 25 kafli, co mamy, i 650 metalu. No to ostro. Od razu mówię, że jest ostro. Dobra, idziemy. Kurde. No, coś musiałem przez przypadek kilka razy nacisnąć. Pewnie będzie upgrade. O, w postaci cutscenki nawet. Dobrze, chociaż dokonaliśmy tam jednego drobnego upgrade'u moździerza dla kawki. Ale zawsze chociaż ten moździerz będzie zaawansowany już, więc wiecie. W sumie już mamy wszystko zaawansowane. Tylko trzeba tego dopełnić. Dobra, płyniemy stąd. Od razu po skarb. Wyśpiewajcie. Co tak słabo? Głośniej proszę. O, lepiej. Co my tam mamy? Fregata. Ja potrzebuję teraz w tej chwili tylko metalu. Niczego innego. Deszczyk pada. No mamy kanonierkę, która sobie nie da radę z fregatą. Więc to jest zasadnicza różnica. A tam walnęło nas, to trudno. Jaki parkour. Dobra. Doskoczymy sobie tak czy siak. O tak. Fregata angielska. Jakaś się tam nazywała, ale już nazwy nie zapamiętałem. Yeah. Gdzieś była jeszcze jedna skrzynia. Haha, tutaj. Okej. Okay. Weźmiemy sobie ją. I wyruszymy w podwodną podróż. Galion dalej wygląda naprawdę zarąbiście. Według mnie jeden z najlepszych. Nie warto go zmieniać. Zaraz wam pokażę, jak mniej więcej wygląda. O, z takiej perspektywy przynajmniej. Wiem, że się po nim wspinam, takie trochę nieetyczne. O, tak możecie zobaczyć mniej więcej, jak wygląda mój galion. To jest po prostu epic. I nic więcej. No ktoś mi musiał zblokować.
To mnie wkurza, jak ktoś mnie tak blokuje. Niegrzecznie jeszcze. Dobra, za nami jest skrzynka 800 metrów. Fregata 29 level. Athena. Dobra. No to damy radę tam się dosyć, spokojnie. Okej, okay, ruszamy. I już podróżem Animusa. No znowu o tym kidzie śpiewają. Co mnie to wkurza jeszcze. Zmiana! Lepszego śpiewać. Kurde, kończą wam się szanty. O, już lepiej. Wolę te starsze szanty. Jakoś się do tych nowych nie przyzwyczaiłem zbytnio. Dobra, ostry zakręt. Dobra, krótko pośpiewaliście sobie. Jeb, do wody będzie. Myślałem, że się może jeszcze tam doskoczy, ale... Na co ja mogłem liczyć? Jeb. Pięknie. Jest. No i dobra. Teraz idziemy trochę pogotać pod wodą. Tak jest. Tutaj jaskinie Devil's Eye. Czyli jaskinie... czy jaskinie... Oka szatana? Czy tam diabła? Bardziej. 49 kapli i 1. Kurde, takie trochę nierówne. Bym tego innego reala wyrzucił. Bo i tam jest gówno warte, ale każdy grosz się tam przydaje. Dobra, ruszamy na pełnym gazie. Nawet bez gadania. O. No i ja to rozumiem, tak macie śpiewać. 8 skrzyń i 2 fragmenty Animusa. Jak się jeszcze rozejrzymy, co tam mamy. Coś było. No, a tutaj. Kanonierka. Nie zagapiłem się przypadkiem. Żebym przypadkiem też coś nie walnął. Co tam mamy? Szkuner. Dobra, zakręt. Jest, już dopływamy i zaczynamy też otóż tą podróż. Dobra, zoomujemy. Pięknie, wystawić mi ten dzwon. O tak, zaczynamy. Już się czuję zadowolony z tej misji. Przynajmniej mogę coś przeszukać pod wodą znowu. Okej. Okay. Jest, wpuściliśmy sobie trochę powietrza. Tak, mamy podwodny wrak. O tak, trzeba uważać na te meduzy. O, 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 widzisz, Edward? Tak to się potem kończy. No tu, tu na pewno jest ta skrzynka. No, o to chodziło. Trzeba teraz wolniej płynąć, na kolce uważać, na meduzy, na mureny, paskudne stworzenia. Dziwne, że tu od razu rekinów już nie ma, a powinny być, szczerze mówiąc. Ale może tutaj będzie rejon bez rekinów? Zobaczymy w sumie. Chociaż wątpię w to. Dobra, jest, mamy beczki z powietrzem. Co właśnie tego szukałem. I widzę, że od razu też mamy jaskinię, do której warto by było popłynąć. Od razu tak też zrobimy. Tylko trzeba być uważnym, żeby przypadkiem o coś nie zahaczyli albo nie ukuli. O, 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 ciągnie nas prąd. Dość porządny prąd. Chcę ten fragment. Aha, czyli się nie doproszę, fragment. Kurczę. Ach, prąd jest taki... Trzeba... O! Musiałem się siłować z tym prądem.
Inaczej bym nie dał rady. Okej, okay, jest fragment. Ruszamy dalej. O to mi tylko chodziło. Jest prąd nas teraz popchnie troszeczkę. Aż nawet porządnie bym powiedział. Znowu, o, brakuje już nam tlenu. Szybciutko, szybciutko, niech nas ten prąd dopchnie. To tak porządnie. Jest, beczka. Za chwilę nam tlenu może braknąć, ale dajemy jeszcze radę. Tu kolejna skrzyneczka. O, uważać na tą murenę. Ta kreatura tu tylko czeka, żeby nas zagryźć. Nie pozwolimy sobie na to, nie ma mowy. Niech nawet sobie nie myśli o tym. Czy to stworzenie mnie... Ło! Tu jest jakaś interakcja, jak miło. Można? Ale czadzior! Świetnie! O, coś nowego. W końcu coś Edward zrobił nowego tutaj. Tu trzeba uważać, bo pełno meduz, muren. No i warto to było, bo był... 1000 reali. No. I tak od razu nie mogło być. Dobra, zbierzemy sobie tą beczkę z tlenem, żeby nam się tu nie pamiętała. Ale no bo dlaczego? No i płyniemy sobie dalej chyba tutaj, nie? Tak przynajmniej myślę. A, niedostępny obszar. No to chyba ta interakcja tutaj chyba nie bez powodu była. Bo pewnie jest tu jaskinia, nie? Anoż pewnie. Oj, coś czuję, że to będzie jedna chyba z tych lepszych lokacji, gdzie naprawdę można się dozbierać porządnie. Chwileczkę. Tutaj, tutaj, na górę, na górę. Musimy nabrać tlenu. Co tak tu świeci na niebiesko? Tak fajnie po oczach tutaj świeci. Takim niebieskim kolorem. Jest, jest, bierz tą skrzynię. I na meduzy uważamy od razu. Okej, okay, dobra. Płyniemy dalej. Ja naprawdę czuję się trochę jak taki, nie wiem, podwodny wieloryb, który sobie może wszystko zobaczyć w mgnieniu oka. To jest naprawdę piękne. Akurat w tym miejscu to jest naprawdę epik, powiedziałbym, wręcz. O, meduski sobie tutaj tańczą. O, wszystkie fragmenty zabrane. Płyniemy sobie dalej. Długa czeka nas droga. Na pewno, bardzo długa. Dobrze, zbierzemy sobie zaraz tu tlen. Nam go zaraz zabraknie. Dobra, płyniemy dalej. Ło! Jaka to pieczara, zajebista, powiedziałbym, naprawdę. No proszę, jakiś schemat. Ciekawe na co ten schemat, poczekam. Chcę wiedzieć na co schemat, żem zebrał. Elitarne foldierze, pięknie. To możemy już dokonać upgrade'u. Okej. Aha, i z powrotem do wody, nie? Jeb do wody! Ło! To był epicki skok. Dla mnie naprawdę bomba. Dobra. I ostatnia skrzynia. Pięknie. Świetnie. Naprawdę jedna chyba z najlepszych lokacji. Podwodnych. O, teraz nas czeka epicki prąd, który nas będzie zakłócał. Ło! Jak dupnął! Głową w tą skałę. Chyba teraz zapomniał o tym, że się nazywa Edward Kenway i że lubi... O kurde, teraz to chyba kompletnie zapomniał, że gram nim... A! Aż limit się skończył. Ja pierdzielę. Kurde. To było naprawdę ostre dupnięcie. Edward, pokaż siniaki, pokaż siniaki. Dobra, cały jesteś. Jesteś hardkorem. Oficjalnie ci to mówię. Zaraz skończymy odcinek, bo widzę, że już się robi długi, powoli. A nie chcę tego przedłużać, więc sobie odpłyniemy tam z powrotem
Dobra, kolego, spokojnie, żebyś się już nie zadusił na śmierć. Nie, żeśmy zrobili piękne okrążenie, powiem wam. Jedna z najlepszych lokacji, według mnie, epic. Nic dodać, nic ująć. Po prostu profesjonalnie do tego podeszli. I mnie się podobała ta lokacja. Najbardziej po prostu przygoda była okropnie piękna. No nie, 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 nie chcę z powrotem. Co ja żem zrobił? Jaki ze mnie, kurde. Nie, 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 ja wracam. Fio, już myśmy tu byli. Nie, wracamy. Nie ma nawet takiej opcji, żebym tu jeszcze siedział. Po prostu z tych wrażeń pomyliłem przyciski, wiecie. Okej, dobra, tak czy inaczej już tu zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 63. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować i napiszcie w komentarzu wrażenia z jaskini Devil's Eye. Co naprawdę jedna z najlepszych wraków do przeszukania. Trzymajcie się, na razie, arrrr!